Teil. Jesteśmy w cyklu mowy o charakterze, więc ja też troszkę powiem na temat charakteru, na temat kształtowania charakteru i będę Wam przytaczała sporo rzeczy z mojego osobistego życia. Tak jak Artur w zeszłym tygodniu powiedział, że charakter widać, więc nie możemy tej sprawy oszukać. Po prostu charakter jest widoczny. Ale musisz się dobrze uśmiechnąć, jak mam głosić, bo cię chyba przeproszę. Charakter jest wewnętrzną istotą człowieka, która motywuje jego działania, które się wyrażają przez to, jak człowiek reaguje, przez jego stosunki, motywacje i działania. Przeczytam jeszcze raz. Charakter jest wewnętrzną istotą człowieka, która motywuje jego działania, które się wyrażają przez to, jak człowiek reaguje, przez jego stosunki, motywacje i działania. Wielu ludzi mówi, że Jezus nie zgrzeszył dlatego, że był Bogiem. Jezus nie zgrzeszył dlatego, że miał wykształcony co? Charakter. Bo gdyby było inaczej, to nie moglibyśmy się nigdy z nim porównać. Rozumiecie? Jezus nie zgrzeszył dlatego, że miał wykształcony charakter. I zmiana charakteru zaczyna się od posłuszeństwa. Czyli tak naprawdę to posłuszeństwo, kiedy ty się na nie decydujesz, to ono cię uzdalnia do tego, co robi Bóg. Charakteru się nie udziela przez nałożenie rąk. Charakteru nie można sobie wymodlić. O charakter nie pościmy. Charakter po prostu się kształci w człowieku poprzez długofalowe i systematyczne wprowadzanie różnych prawd i praktykowanie ich w swoim życiu. Charakter kształci się dzięki stałym działaniom, które przekształcają się w Twoje co? Przyzwyczajenia. Więc skracając, żeby pokazać w ogóle, jak, w jaki sposób kształci się charakter, najprościej to jest działanie, przyzwyczajenie, czyli nawyk, i tak się kształtuje charakter. I teraz, żeby musimy obrać wzór. Jezus jest dla nas wzorem. W każdej dziedzinie to On jest dla nas wzorem, jaki charakter powinniśmy mieć. Posłuszeństwo jest taką decyzją Twoją osobistą, ale żeby się zdecydować na to, tak, to najpierw trzeba wejrzeć w siebie i też nie oszukiwać siebie, że na przykład mam wyrobiony charakter. Jeśli nie mam wyrobionego charakteru, to należy w siebie wejrzeć, tak? Już nawet na podstawie tego pierwszego puszczenia, które było w zeszłym tygodniu, tak? Ustanowić, że chcę mieć Chrystusowy charakter, ponieważ jeśli nie będę miała Chrystusowego charakteru, tak? To będę płytko dotykać ludzi. Ja często w moim świadectwie mówię tak, że kiedy Artur się nawrócił, to ja bardzo mało przywiązywałam wagi do tego, co on do mnie mówił, ponieważ on w życiu poczęstował mnie tak dużą dawką iluzji, rozumiecie, i kłamstw, że ja absolutnie mu nie wierzyłam. Dla mnie było ważne, jak on żyje. I kiedy wyszedł z więzienia, to powiedział do mnie: nie będę z tobą spał, a był pies na babę. I powiedział do mnie: nie będę z tobą spał. Ja mówię: co? Mamy syna, ma 4 lata, poza tym mamy jedno łóżko. Gdzie będziesz spał z matką? Leżał po mnie w łóżku, jak... To nie jest śmieszne. A wiecie dlaczego? Bo ja w swoim życiu zobaczyłem bardzo dużo ludzi, którzy na naszych kazaniach śmiali się, rozumiecie? I żadnych wniosków z tego nie wyciągali. Ja to mówię po to, nakreślając i barwiąc te rzeczy,
abyśmy wyciągnęli z tego wnioski. Z tego trzeba wnioski powyciągnąć. To, że powiedział do mnie, nie będę z tobą spał, a wiedziałam, że jest pies na baby, to było dla mnie coś bardzo mocnego. Próbowałam zrobić wszystko w tym łóżku, jako nienarodzona z Bożego Ducha, żeby się ze mną przespał. Ja do niego przesuwam nogę, a on odsuwa. Rozumiecie? To było dla mnie potężne doświadczenie. Wewnątrz siebie wiedziałam, że coś bardzo silnego odcisnęło się na jego życiu. Że to nie było jakieś piórko, że to nie była jakaś błaha sprawa, że to nie było jakieś małe, że jednak w ogóle to jest coś w ogóle prawdziwego. I do momentu, do którego nie wzięliśmy ślubu, nie dotknął mnie palcem. Nie dotknął mnie palcem. To było dla mnie potężne świadectwo. I kiedy ja oddałam swoje życie Jezusowi, to między innymi, kiedy składałam w Kościele świadectwo, to powiedziałam, że Artur nigdy nie poszedł ze mną na kompromis. To mnie przekonało do tego Boga, ponieważ za mocnym życiem żył. Rozumiecie? Za mocnym żył życiem, żebym uwierzyła w jakieś po prostu takie słowo: poznałem Jezusa, Jezus mi przebaczył moje grzechy i ciebie proszę o przebaczenie. Artur nieraz mi obiecywał zmianę. Rozumiecie? Ja na jego samo słowo absolutnie bym mu nie uwierzyła. W ogóle bym mu nie uwierzyła. Więc siła, która w nim zamieszkała, tak się na nim odcisnęła, a był młodym wierzącym, że dał mi świadectwo w tej na przykład jednej dziedzinie: nie będę z tobą spał, dopóki nie weźmiemy ślubu. Wiecie, że o tym się nie zapomina. O tym się nie zapomina. Kiedy odsuwał ode mnie swoją nogę, to mi było wstyd. Rozumiecie? To było takie uczucie nie do opisania. Nie poszedł ze mną na kompromis, ponieważ gdyby poszedł ze mną na kompromis, nigdy bym nie uwierzyła w Jezusa. Nie przez jego życie. Rozumiecie? W ogóle uważam, że nie ma takiej opcji, jeśli mamy luki w charakterze, że przyciągniemy ludzi do Jezusa. Samo głoszenie na ulicy jest jakąś częścią. To jest jakaś część. Ale ucieleśnione słowo jest potęgą. Ucieleśnione słowo to jest dopiero potęga. Można być odrodzonym duchowo człowiekiem i przejawiać całkowicie nieboży charakter. Można. Można przejawiać całkowicie nieboży charakter. O właśnie. Wy nie wiecie, co mam w sercu. Nie, no wiem, co masz w sercu. Było to w zeszłym tygodniu mówione. Wiem, co masz w sercu, bo to, co masz w sercu, masz w życiu. To, co masz w sercu, jest bardzo widoczne. Nie znasz mojego serca, tylko Pan Jezus je zna. Daj spokój. To jest religia. To jest magia. Rozumiecie? Takiego Boga, jakiego znasz, takie życie masz. Tyle posłuszeństwa, ile uwolnisz w tego Boga, którego znasz, takie fizyczne przemiany będziesz miał w swoim życiu. Wszystko inne to jest iluzja i trzeba zacząć te rzeczy nazywać po imieniu. To jest iluzja. Kiedy widzimy przemieniony charakter, widzimy współpracę człowieka z kim? Z Bogiem. A więc nie dajmy się chwytać, że ktoś jest na przykład namaszczony, posługuje darami Ducha Świętego, tak? Kapie z niego i my mówimy: wow, ale on jest blisko Pana. On po prostu się otworzył, tak? Jest duchowo otwarty, nie ma w nim pewnego rodzaju jakichś takich w ogóle korków
i łatwo uwolnić ofiarę, tak, aby wziąć moc. Ale zmiana charakteru jest współpracą człowieka z Bogiem. To jest współpraca człowieka z Bogiem. Wtedy, kiedy widzimy przemieniony charakter, widzimy, że ktoś wszedł na drogę bycia uczniem. Wszedł na drogę bycia uczniem. A jeśli nie ma tego charakteru przemienionego, tak? To znaczy, że człowiek absolutnie, tak, nie ćwiczy różnych prawd. Moc jest nam dana, a charakter musimy po prostu przekształcić. Wewnątrz siebie pracujesz z Duchem Świętym i to jest widoczne na zewnątrz. Czyli tak naprawdę, słuchajcie, widać życie człowieka z Bogiem. To jest bardzo widoczne. My nie możemy w ogóle dać się wkręcać i oszukiwać sami siebie. Życie autentyczne z Bogiem jest widoczne. Kiedy badamy niebiański wzór, czyli Jezusa, nie ma takiej opcji, aby były piekielne wyniki. Nie ma takiej opcji. Kiedy badasz życie Jezusa, kiedy badasz Jego postawy, kiedy widzisz w ogóle, jak On się zachowywał, tak, to nie ma takiej opcji, że masz piekielny wynik. Pytanie, czy jesteś posłuszny temu, co poznajesz. Czy jesteś posłuszny temu, co poznajesz. Bardzo dużo ludzi przyjęło tak zwane złe wzory i naśladują złe wzory. Wiecie, że tak naprawdę jest bardzo widoczne, kiedy jesteś na przykład nakręcony na jakąś wielką służbę, to w ogóle chcę obalić dzisiaj mit, żebyś mógł też wejrzeć i zobaczyć, czy ta na przykład wielka służba nosi w ogóle chrystusowe wymiary. Słowo Boże mówi tak: darmo wzięliście, darmo dawajcie. I powiedzmy, jest wielki usługujący, który się w przecudowny sposób narodził z Bożego Ducha. Tak? I potem natychmiast, po wielu latach, widzimy człowieka, który jest niezdolny do tego, aby pojechać za własne pieniądze do jednego człowieka, który ma sygnet na palcu i nie wchodzi na scenę bez tak zwanego ochroniarza. Co to jest? Co to jest? To nie jest niebiański wzór. To nie jest Chrystusowy wzór. To jest wypaczony wzór. Dobrze zaczął, ale już idzie w złym kierunku. A co mamy robić? Mamy badać początek życia ludzi, ale również i koniec. Więc nie dajcie się wkręcać, że wielkość znaczy jakość. Wielkość nie zawsze znaczy jakość. Zazwyczaj jest tak, że rację ma mniejszość. Że mniejszość ma rację. Bardzo potrzebujemy szlifować nasz charakter. I w ogóle jest też coś takiego, że jeśli człowiek, powiedzmy, rozpoczął od naprawdę spotkania z Bogiem, a potem jego służba, to jest karierowiczostwo, to chyba się nie powiedzieć, że nigdy tak naprawdę ten chrystusowy charakter się na nim autentycznie nie wyłonił. To była jakaś w ogóle przejściówka, ale z pewnymi rzeczami, na przykład gość czy tam gościuwa, nie poradzili sobie, tak? I przygniotło ich to wszystko. Kasa ich, że tak powiem, wciągnęła, tak? I potem mamy wielkiego usługującego, tak? Do którego się dostać nie można, sygnet ma w ogóle na ręku i on robi coś w imieniu Jezusa. Tylko mówi, że robi coś w imieniu Jezusa. W ogóle Jezus jest bardzo wyrozumiały. No tak naprawdę, wiecie, wszystko się to robi w imieniu Jezusa. Zobaczcie w ogóle. W imieniu Jezusa. Wszystko w imieniu Jezusa. To w ogóle historia to w ogóle wszystko osądzi. W imieniu Jezusa. Także tak naprawdę, kiedy badamy życie Jezusa, tak? A Jezus uniżył się. W ogóle droga do góry to jest droga w dół. Zupełnie inaczej, niż w ogóle mówi świat. Świat mówi, przepychaj się w ogóle łokciami, tak? A w Królestwie Bożym, gdzie indziej w ogóle jest awans, droga w górę wiedzie w dół. Chcesz być wyżej, masz być na dole. A będziesz wyżej, to jeszcze większa odpowiedzialność, jeszcze większy sługa. I teraz pytanie, czy, zobaczcie, czy to się opłaca? Ale taki był Jezus. Taką miał na przykład cechę charakteru. Był sługą.
Jezus był sługą. Jezus był sługą. I to nie może być wyświechtane. To nie może być tylko i wyłącznie jakaś półroczna część w swoim życiu. Przez półtorej roku będę sługą, przez kolejne półtorej roku się poświęcę, a potem było. Nie. To jest cecha charakteru i ona ma się przejawiać do końca twojego życia. Jezus zamanifestował w ciele sługę. Czyli miał przekształcony charakter. On w ciele zamanifestował sługę, a nie mówił, że jest sługą. W ciele zamanifestował sługę. I nie widzicie, interesowność w tym temacie jest również bardzo widoczna. Bo to są widoczne w ogóle rzeczy. Serce sługi to serce sługi. To między innymi jest to, co powiedziała Anita. W ukryciu chcę się podobać Bogu. Nie na pokaz. Nie na pokaz. Kiedy widzę taki wzór charakteru, że Jezus był sługą, to pozwalam poprzez akt posłuszeństwa, aby ta cecha wybiła się na mnie. Czy jest to bolesny proces? Tak. Ponieważ generalnie z natury nie chcemy służyć drugiemu człowiekowi. Mamy jakieś nawyki. Przychodzimy do Jezusa, odradzamy się z Bożego Ducha, rodzi się na nowo nasz duch, tak? Ale w duszy naszej mamy pewnego rodzaju przyzwyczajenia i nawyki. Wszystko zależy od tego, z jakim materiałem wychowawczym przyszliśmy z naszego domu. Jeśli na przykład mama za ciebie wszystko robiła, no to wiadomo, że poprzez oddanie życia Jezusowi, jak gdyby nie nastąpił w twoim życiu od razu ten mechanizm, że teraz wiesz, życie oddam, kurczę, kartę bankową w ogóle oddam, samochód oddam, wiesz, nie ma czegoś takiego. My musimy ten charakter kształtować. I wszystko się zaczyna od tego tematu, chcę być posłuszny. To się nazywa naśladowanie Jezusa. Naśladuję Jezusa. Mój Pan i mój Zbawiciel w ciele zamanifestował wielkiego sługę. Wielkiego sługę. I nie był w tym interesowny. Jezus to nie był karierowicz. To nie był karierowicz. Nie mówię, kiedy biorę się za temat na przykład sługi, tak? I to jest temat do końca życia. Ale kiedy biorę się za kształtowanie tego, to nie określam Bogu z góry czasu. Czyli nie jestem tak naprawdę w ogóle biznesmenem w ogóle w tym chodzeniu z Bogiem. Wiesz, Panie, daję Ci teraz 5 miesięcy. Będę sługą, pójdę zamiotę, wywalę, coś tam ugotuję. Rozumiecie? To chodzi o stan serca. Jezus wszystko podniósł do pułapu serca. Interesowność jest bardzo widoczna. Interesowność nie płaci. Interesowność nie płaci. Coś wam powiem. Kiedy będziemy mieli przekształcony charakter, będzie nam łatwiej profilować uczniów i przyciągać do siebie uczniów. A kiedy nie ma pewnych cech, tak, to często jest tak, że w ogóle publiczność będziesz w swoim życiu zbierał. Będą ci klaskać. Tak? Ale nie pójdą za tobą, ponieważ rozpoznają, że się karierowicz. Szukam sposobności, jak służyć. Szukam, przyglądam się. Kiedy jest podjęta decyzja serca, to szukam sposobności, aby służyć. I nie wiecie z miejsca na przykład poniżenia, tak? Ponieważ na przykład ja byłam osobą, która w świecie była poniżona i ja bardzo dużo umiałam wytrzymać. Kiedyś mi to Artur powiedział. Nauczyłaś się bardzo dużo wytrzymywać. Bardzo dużo. Więc i gdyby, bo można też służyć, wiecie, z takiego miejsca poniżenia, bo to taka twoja naturalna cecha. Inaczej nie umiesz, zawsze cię w mordę walili. Wiesz, o co chodzi? Więc w Królestwie Bożym też cię w mordę walał, a ty mówisz, że ja sługa jestem. I ja nie o tym mówię. Nie o tej przestrzeni mówię. Mówię o tej przestrzeni, że ja wiem w ogóle, że panuję z Jezusem Chrystusem. Tak? I z miejsca w ogóle poznania, i z miejsca w ogóle siedzenia bardzo wysoko, ja decyduję się na to, aby składać ofiarę. Aby składać ofiarę, aby stać się sługą. Aby nie dawać właśnie tak zwanego tego, tych 5 miesięcy Bogu. Masz 5 miesięcy. Teraz coś rób, teraz coś działaj. Nie, to tak nie działa. Długotrwałe działania w temacie na przykład bycia sługą stworzą w tobie przyzwyczajenia, nowe nawyki.
W 2003 roku oddałam Jezusowi swoje życie, ale dopiero w 2013 roku stałam się publicznie usługującą osobą. Pierwsze lata mojego chodzenia z Bogiem to było poddanie się Arturowi, tak? I służenie Jemu. Podjęłam taką decyzję, że chcę, ponieważ on mnie bardzo w życiu zranił. A mówię, mamy być razem. Jak dalej będziemy służyli, jeśli nie nauczę się służyć w małych rzeczach? Robiłam proste rzeczy. Przychodziłam z różnymi tematami do Boga. Bardzo mnie bolało. Czasami wylewałam hektolitry łez. Czasami tylko Bóg wiedział, co ja przeżywam. Czasami było tak, że chciałam się wycofać. Mówię, chyba nie przejdę tego tematu. W ogóle mówię, nie wiem, w ogóle mówię, to jest dla mnie trudne. Ciężar Boży wypijał się na moim charakterze. Powiedziałam, zrobię odpowiednie tło, aby było Jemu lżej. Zrobię w domu wszystko. Tak, będę się opiekowała dziećmi, będę brała, będę sprzątała. Byłam pierwszą kamerzystką Artura. Jak się zmienił kamerzysta, to ludzie, którzy nas oglądali, od razu mówili, o, chyba się kamerzysta zmienił. Ponieważ ja nawet kamerować chciałam dobrze. Z internetu sobie ściągałam jakieś tam rzeczy, uczyłam się, żeby dobrze kamerować. Rozumiecie? Nie byłam w tym pasywna. Służyłam z serca. Przez wiele lat nikt mnie nie widział, stałam z boku. Nie interesowało mnie to w ogóle, czy będę druga, czy będę trzecia, czy będę piąta, czy będę siódma. Bo w moim sercu był niebiański wzór Jezus do sługi. Ja pewnych rzeczy nie wiedziałam. Ja byłam najarana na to, żeby być podobna do Jezusa. Słyszałam takie rzeczy, że w ogóle, wiesz, można w swoim życiu mieć tak, że właśnie kiedy będą ludzie koło Ciebie przychodzić, to Twój cień będzie ich uzdrawiał. I to nie wiedza. Wiedza nam tego nie daje. Ale między innymi ucieleśniono słowo, czyli przekształcony charakter. Wiecie jak jest? Z pewnymi ludźmi siedzisz i nie możesz z nimi wytrzymać. A u niektórych mógłbyś leżeć u nóg. Tak? Tak. To się nazywa, że człowiek praktykuje prawdy Boże. Serce sługi to jest coś pięknego. Potrzebujemy te rzeczy poprzeżywać. Sama informacja o tym to jest za mało. Potrzebujesz mieć doświadczenie. Jezus przygotowywał się 30 lat. Ja nigdy nie słyszałam pewnych kazań. Ja chciałam być sługą, a potem gdzieś usłyszałam, o, ktoś takie kazanie powiedział, serce sługi. Ja wie, to ja to chyba przeżywam. To właśnie chyba ja to robię. Serce sługi. Serce sługi. Zawsze robiłam więcej. Więcej niż trzeba. Nie trzeba było mnie zapraszać. Nie bądź w tym temacie interesowny. I nie bądź politykiem w ogóle w tym temacie. Ja rozumiem. Wiecie, słuchajcie, historia wszystko osądzi i wszystko w naszym życiu przejdzie przez ogniową próbę. Jeśli coś jest słabe, to spłonie. Nie warto budować coś pod kątem chwilowego poklaskania Ci tutaj na ziemi. Wiecie, o co chodzi? Gdybym miała przez całe życie nic więcej nie robić, a mielibyśmy we dwoje jeździć po świecie i głosić poselstwo o nowym narodzeniu i mieli to byśmy robić we dwoje, to będę to robiła. Bo nigdy nie byłam najarana na jakąś niewiadomą wielką jaką służbę. Ta służba powstała po prostu. To jest skutek uboczny, a nie cel. Nie cel, tylko skutek uboczny. Długotrwałe działania wprowadzane do mojego życia spowodowały, że ja cały czas mam serce sługi. Cały czas patrzę, jak podnieść. Czemu się uczę grać na saksofonie? Nie dlatego, że ja chcę sobie zdjęcie zrobić z saksofonem. Tylko dlatego, że chcę podnieść pułap uwielbienia.
Rozumiecie? Czyli czego dodałem sobie? Obowiązków sobie dodałam. Czy ja mam co robić? Mam co robić. Mam co robić. Dodałam sobie obowiązków. Rozumiecie? Mam serce sługi. Nie jestem w tym interesowna. Daję przykład. Przykład daję. Przykład mistrza mi przyświecał. Jezus. To Pan nasz Bóg. To sługa Król. Zaprasza dziś, by za Nim iść. Czemu ta piosenka jest taka namaszczona? Bo to jest prawda o Twoim Jezusie. On Ci dał taki przykład. Rozumiecie? Nigdy z tego nie zrezygnuj. A jeśli nie wszedłeś na taką drogę, to dzisiaj na tą drogę wejdź. Pozwól, aby ta cecha wybiła się na Tobie i błagam Cię, nie określaj Bogu czasu. Nie określaj mu czasu. 5 miesięcy, 6 miesięcy, bo ja tam muszę lecieć. To, co w ogóle masz zrobić z Bogiem, zrobisz. Nie ucieknie ci. Popatrzcie w ogóle, ja w 2003 roku oddaję życie Jezusowi, ale w 2013 ja w ogóle gdzieś sobie staję na tak zwaną scenę, o której my dzisiaj mówimy scena. Ja dla mnie byłam cały czas na scenie. Ja dla siebie. W moim sercu byłam cały czas na scenie. Ostatnio taka kobieta do mnie napisała z Rudy Śląskiej. Agata, taka byłaś kiedyś fajna, taka pokorna. Pamiętam Cię z Rudy Śląskiej. Stałaś za kamerą, nagrywałaś Artura. Taka byłaś w ogóle potulna jak baranek. A teraz ja mówię, urosłam. Tak to się nazywa. Urosłam. Mówię, Ty jesteś w jakimś tam miejscu, a ja urosłam. Ludzie mnie z tego pamiętali. Z tego mnie ludzie pamiętali. Kiedy pozwolisz, aby cecha sługi wybiła się na Tobie, nie dlatego, że tak tu głosimy, musisz mieć do tego przekonanie. Rozumiesz? To nie zadziała inaczej. Pastory kazali. Nie, to nie zadziała. To nie zadziała. Modłówy ruchu apostolsko-proroczy, w górę naczepiają się ciągle, standard taki stawiają w ogóle wysoko. A, razu nie przejdę, dobra, pół roku Ci Boże daję i tam. Nie. Poznanie Jezusa, kiedy Go poznajemy, kiedy badamy Jego pod kątem Jego charakteru, no to widzimy w ogóle, że On taki jest. On taki jest. Nieprezentowanie serca sługi to jest jakieś antychrystyczne. Jestem pretensjonalny, winni służba. Dlaczego? My przez wiele lat wszystko robiliśmy sami. Wszystko robiliśmy sami. Wszystko robiliśmy sami. Taką decyzję podjęłam, jak oddałam życie Jezusowi. Że ja będę służyć Bogu. Nieważne, czy naokoło mnie będę takie wzory widziała. Ale ja mam wzór Jezusa. To jest mój wzór. Więc będę uczyła się niebiańskiego wzoru. Tak? Ja i mój dom będziemy służyć Bogu. Jak Artur się ochrzcił, to mieliśmy tak, dostał taką deseczkę wygrawerowaną. Tak? Ja i mój dom będziemy służyć Bogu. Ja i mój dom będziemy służyć Bogu. Ja i moja rodzina będziemy służyć Bogu. Ja i moje pieniądze będziemy służyć Bogu. Oddaję mój czas, aby służyć Bogu moim czasem. Oddaję moje mieszkanie, żeby służyło. U nas naprawdę przez wiele lat w naszym domu ludzie na przykład pytają, jak zaczynaliście? Od bardzo podstawowych rzeczy. Pierwsze spotkanie, ja, mama i Artur. I Artur nam usługiwał. A my żeśmy siedziały, żeśmy go słuchali. Rozumiecie? Mama jego, która przez tyle lat nacierpiała się na niego, przez niego, kiedy oddał życie Jezusowi, kiedy mama oddała życie Jezusowi, uklękła przed Nim i powiedziała, uznaję Cię jako mojego pastora i decyduję się ułożyć na Was finansowo. Serce sługi. Basia nie lata po ulicy i nie ewangelizuje.
ale zawsze nam przynosi kopertę pieniędzy. Serce sługi. Serce sługi. To jest bardzo widoczne. Uważam, że dostanie dużą koronę. Serce sługi. Dzisiaj padają takie stwierdzenia wielokrotnie w Kościele, że nie, ja tam tego robić nie będę, bo to Duch Święty mnie w takim temacie nigdy by nie poprowadził. Nie znam mężów Bożych, którzy nie przechodzili trudnych sytuacji, jak był kształtowany ich charakter. Na samym początku Bóg nam zaufał na tyle, żebyśmy prowadzili kościół w ośrodku dla bezdomnych. I patrzy, bo kiedyś dostałem takie słowo, ja zawsze na poważnie, a ty? Ja zawsze na poważnie, a ty? Pierwsze zaufanie Boga do nas to był ośrodek dla bezdomnych. Nie jeździliśmy tam ubrani jak bezdomni. Jeździliśmy dobrze ubrani i podciągaliśmy tych ludzi do swojego wymiaru. Rozumiecie? Nie mieliśmy samochodu. Jeździliśmy jakimś tam samochodem na pace, wielokrotnie ławek w środku nie było. Kiedyś na motorze nawet jechałem, już wam opowiadałam, jak Artur pojechał z Norbertem gdzieś na usługę. Jechałem na motorze, but mi się rozwalił. W kasku jechałem, byłam cały w błocie, brudny. Tak rozpoczynaliśmy naszą służbę. To tam była u nas telewizja. To tam nagrywaliśmy, to w tamtym czasie nagrywaliśmy prawdopodobnie gangsterem. Rozumiecie? Serce sługi, pasja w ogóle w tym temacie i tak dalej, tak? Nie karierowiczostwo. Wiecie, jest, to jest siła. Siła, gdzie diabeł wszystko schwyci. Rozumiecie? Służbę masz, jaką masz służbę? Bo to tak w siebie trzeba w ogóle wejrzeć. Co dzisiaj masz? Dzisiaj to jest czas, abyś kształtował swoje życie, abyś nie pokrzywił i nie wprowadził antychrystycznych w ogóle postaw. Trzeba szlifować swój charakter. Podam wam taki przykład pastora chodzącego do więzienia. Miał pragnienie, że powstanie duża służba w więzieniu. I zaczął chodzić. I przez rok czasu głosił do pustych krzeseł. I można by było powiedzieć, wiesz, Duch Święty na pewno go tam nie zaprowadził. A kto go tam zaprowadził? Diabeł? Czy naczelnik więzienia? Potrzebował, aby tam pójść. Aby wyszlifować swój charakter. Potrzebował. Tam potem powstała służba. Rozumiecie? Ale to on potrzebował tam pójść, aby ta cecha sługi była w nim wypita. Rozumiecie? Ponieważ kiedy się zaczyna chodzić do więzienia, to nie jest tylko pójście do więzienia. My za każdym razem, kiedy jeździliśmy do większych kościołów, zawsze też chodziliśmy do więzienia. Wiecie, jak to wyglądało? Wracaliśmy potem do domu, mieliśmy masę kontaktów. Wielokrotnie trzeba było tak paczki wysyłać ludziom. To jest raz. I opiekować się ich rodzinami, które do nas dzwoniły. To się nazywa odpowiedzialność. Chcę, żeby ten ciężar spadł na was. To nie jest lekkie. Służba to nie jest lekkie. To nie jest miałkie. To jest mocne. To jest odpowiedzialność. Dlatego ty potrzebujesz wiedzieć, że ty na poważnie, bo Bóg zawsze. Kolejna modlitwa cię była z przodu. Ty musisz wiedzieć, czy ty na poważnie. Ty musisz wiedzieć. Bo Bóg zawsze na poważnie. On zawsze na poważnie. Pytanie, czy my na poważnie. Był taki stary prorok, w którym się kształtował charakter i był wtedy już uznanym prorokiem w międzynarodowym ciele Chrystusa i pojechał na spotkanie. I mieli tam wszyscy przemawiać, a Duch Święty do niego powiedział tak, słowa tam nie powiesz. A on mówi, Boże, wyjdę na idiotę. Wszyscy wszystko wiedzą. Panie, co powiem? Nic nie powiesz. Słowem się nie odezwiesz.
był posłuszny. Uznali go za tego, który nie wie. Natomiast on nie dał sobie z nim zrobić zdjęcia, a stamtąd potem wyszła finansowa draka. Tak Bóg uratował prawdziwego proroka, który się posłuchał Boga. Ale musiał mieć wyrobiony charakter. Inaczej ta aura wielka by go wciągnęła nochem. Rozumiecie? Międzynarodowy prorok nie odezwał się na tym spotkaniu. Milczał. Z Bogiem chodził. Bóg go uratował. Nie dał się wkręcić w kompromis. Nie wyszedł i nic nie powiedział. Uznali go za tego, który nic nie wie, a wiedział najwięcej. Ktoś może powiedzieć, no dlaczego on tam nic nie powiedział? Bo prorok to nie gada. Duchy proroków są poddane prorokom. Tego go tam Bóg uczył. Duchy proroków są poddane prorokom. Prorok to nie gaduła. Nie gada wszystkiego od razu, co tam słyszy. Często coś można powiedzieć po 17 latach. Nie da się charakteru podrobić na dłuższą metę. Wysiądziesz. Albo ta cecha będzie w tobie autentyczna i to serducho będzie zmienione, tak? Albo się przewalisz. Nie da rady się tego podrobić. Tego nie da rady się podrobić. To jest bardzo ważne. W szerzeniu Królestwa jest to mega istotne. Wiecie, ja przyglądam się wielu ludziom i widzę, że ludzie hołdują pewnym zasadom, pławią się w ogóle w wiedzy, ale nie zmieniają się na obraz Jezusa Chrystusa. Wiecie, jak to jest? Jeden krzyknie i uwolni moc, a drugi krzyknie i uwolni co? Demony. I uwolni piekło. Bo tam nie pachnie Chrystusem. Bo na co dzień w ogóle z tym Chrystusem się nie spotyka. Kiedy przerabiałam tą przewspaniałą cechę serca sługi, przeczytałam wtedy książkę Władza i uległość i polecam. I zrozumiałam, że wzrost w duchu to uległość w ciele. Wzrost w duchu to uległość w ciele. I wiecie, ja miałam paskudne doświadczenie z Arturem w świecie. W ogóle mówię, o, to jest po chrześcijańsku. Ja uległam, ja na dole, on na górze. Uległość w ciele to wzrost w duchu. Nie ma innych wzrostów. To jest prawidłowy wzrost. Chcesz wzrostu w duchu? To należy być uległym w ciele, tylko nieinteresownym. Nie możemy być w tym interesowni i myśleć, o, będę tak robił, to mi Bóg zapłaci. Bo będę przez pół roku sługą, zapłaci mi to wielką służbę. Tak sobie to ukrywa. To tak nie działa. Bo to jest w ogóle, wiecie, to chodzi o życie w ogóle nasze. To chodzi o życie, w ogóle o stan tak naprawdę w ogóle twojego serca. I ja w ogóle wiem, że można tych ćwiczeń nie przejść. Chcę ci powiedzieć, że to trzeba długofalowo pozwolić, aby to się na tobie wycisnęło. I to jest piękne. Będziesz w tym wszystkim miał doświadczenie śmierci starego człowieka. Rozumiesz? Zobaczysz, co to znaczy umierać dla własnych ambicji, dla własnych celów. To są piękne rzeczy. Będziesz wtedy miał odczucie Chrystusa. O! Tak cierpiał Pan, Stwórca gwiazd. Ofiarą był, złożył siebie na ofierze. Złóż swoje nawyki stare na ofierze
i stań się sługą, tak jak Twój Jezus. Wiesz, poznaj Go w tej dziedzinie. Chciej Go w tej dziedzinie poznać. Też chcę być sługą. Chcę służyć. Bo inaczej pobije nas życie. Wiecie? Kiedy nie będziesz pewnych cech w sobie zmieniał, na przykład nie staniesz się sługą, będzie ci ciężko. To jest takie, potem takie wszystko surowe. To są ciężkie rzeczy, ale przyjęcie tego wzoru i mówię, nie dlatego, że my tak głosimy. Trzeba mieć przekonanie. Trzeba mieć przekonanie. Jeśli poznałam Jezusa jako osobistego Pana i Zbawiciela i badam Jego życie i On był sługą, to ja też chcę być sługą. To jest takie pierwsze moje. Chcę, aby ludzie znali mnie z tej strony. Chcę, aby ludzie znali mnie z tej strony. Często jest tak, że jak będziesz kształtował sobie, w sobie na przykład tą cechę, na przykład będziesz służył w jakimś temacie i ktoś przyjdzie i coś tam ci powie, nawet merytorycznie będzie miał rację, ale ty będziesz umierał w jakiejś dziedzinie. Nie odezwiesz się. To jest piękne. Ja przemilczałam wiele sytuacji w swoim życiu. Nie dlatego, że nie wiedziałam, ale dlatego, że umierałam dla pewnych cech. Umierałam dla pewnych cech. Po to, żeby później gęby nie otworzyć. Rozumiecie? Kiedy za turem jeździliśmy na przykład po Polsce i poznawali nas ludzie, to my nie musieliśmy mówić, że my mamy serce sługi, ponieważ my byliśmy 2 tygodnie na walizkach w samochodzie. Spaliśmy po różnych miejscach, nie zawsze w dobrych miejscach, nie spaliśmy po hotelach, spaliśmy po ludziach. Kiedyś byliśmy w takim domu, dostaliśmy takie, potem jakaś taka konferencja miała być duża, byliśmy z Sarą, Sara była mała i spaliśmy w takim, to był dom, ktoś tam kiedyś mieszkał i na łóżku, na którym my mieliśmy spać, tam powiedzmy 2 tygodnie wcześniej umarł dziadek, czy tam jakiś tata, chory na raka woreczka żółciowego. I w ogóle ten ktoś mówi, a to jeszcze pościel była tam niezmieniona i tak dalej, to tutaj się prześpicie. Poszliśmy do, ja nie wziąłem karci, mówię do Artura, ja chyba się brzydę tutaj, po tej podłodze prześpię, ja skarpetki twoje założę w ogóle. Ale ja znowu robię, kurczę, Sara to w ogóle teraz, wiecie, Sara przyzwyczajona w ogóle zawsze, jak gdyby, ona zawsze z nami, więc znaczy brudno czy czysto, to ona przyzwyczajona wszędzie w ogóle latała, wiecie, na bose nogi. Wchodzimy do łazienki, okna nie ma i wielki kot siedzi w wannie. Ja w ogóle, ale ja znam, kurczę, już kiedyś mam to chyba opadam, nie wiem, chyba na kasetaka. Nie wzięliśmy też chyba wtedy ręczników w ogóle. Ten facet nam nie dał ani jednego ręcznika w ogóle. Artur przychodzi, ja wiem, a ty jesteś umity. No, ja wiem, czym się wytarł. Ja tam tak ktoś wisiał. Ja mówię, ale co? Co tam wisiało? Jezu, to ta szmata. No, ja mówię, ale jazda. Ale jazda. Ja to mam luz, mówi. Ja jeszcze chcę tym zęby przeczyścić. Ja mówię, wiecie, w takich sytuacjach my się kształtowaliśmy. Bo kiedy wzięliśmy odpowiedzialność za służbę, tak, i podjęliśmy decyzję, że chcemy mieć serce sługi i chcemy tak naprawdę w ogóle nauczyć się w ogóle, to natychmiast weszliśmy na drogę praktyki. Droga praktyki. Z tego ośrodka dla bezdomnych my wielokrotnie przyjeżdżaliśmy tak brudni, czarni. W ogóle jak myliśmy ręce, to w ogóle czarna w ogóle woda leciała, wiecie. Często sprawdzaliśmy, czy Sara w ogóle, robaków w ogóle gdzieś tam w głowie nie ma. Święta z nimi spędzaliśmy, w ogóle siedzieliśmy, w ogóle jedliśmy, wiecie, w ogóle to była na tamten czas nasza rodzina. To oni byli naszą rodziną. Kiedyś mieliśmy takie święta i Norbert przyprowadził tam człowieka chorego na raka, właśnie z tego ośrodka, pół twarzy nie miał. Siedzieliśmy i jedliśmy. Można tego było zamknąć oczy i w ogóle podziękować Bogu za takie doświadczenie. W takich rzeczach ćwiczyliśmy siebie. Ktoś na przykład mówi, dzisiaj macie pewną wytrzymałość, tak? Ale my przeszliśmy pewną drogę. Mamy pewną wytrzymałość, ponieważ w trudnych sytuacjach wykształtował się nasz, co? Charakter.
Podjęliśmy decyzję, że chcemy służyć, że chcemy mieć serce sługi i w trudnych sytuacjach wykształcił się nasz charakter, bo charakter nie kształtuje się w łatwym środowisku. On się kształtuje w czymś, co jest trudne. Jeśli byłeś nierobem, to teraz musisz zmienić nawyk. Trzeba iść do pracy. Trzeba iść do pracy. Powiem wam takie świadectwo o naszym synu. Ma krótko prawo jazdy zawodowe, jeździ tirem, wiecie o tym. I ostatnio jeździł u niekoniecznie dobrych przewoźników. W ogóle bardzo był, że tak powiem, wytrenowany w takich trudnych w ogóle okolicznościach. Często jechał, w ogóle szedł mu pieniędzy, gdzieś tam nie dawał, ze swojej kasy musiał w ogóle tankować, potem gdzieś tam wojować z tym szefem, żeby zapłacić mu w ogóle faktury. W ogóle trudne, samochody w ogóle nie przygotowane w ogóle do jazdy i tak dalej, a w ostatnim czasie w ogóle wywoził wielokrotnie gówno. Jakiś gruz przyczepą w ogóle woził i tak dalej. Przetrenował się, przeszedł trudno, jak gdyby przeszedł ciężki trening. Wiecie, o co chodzi? I teraz od poniedziałku, czyli od jutra, rozpoczyna nową pracę. I kiedy poszedł do nowego pracodawcy, to płakać mu się chciało. Mówi, mamo, mówi, to jest to, o czym babcia mi mówiła. Mówi, Wiktorku, ty w ogóle nie miałeś na razie normalnej roboty w ogóle, ale potrzebowałeś przejść w ogóle pewien trening, rozumiesz? Mówi, mamo, normalnie mi wzięli do biura, w ogóle dali mi kasę, którą będę dysponował. W ogóle samochód mam tak czysty, że można tam, mówi, jeść z podłogi. Dostałem kasę na ruchy, dostałem telefon firmowy, służbowy, dostałem w ogóle to wszystko, czego tutaj w ogóle nie miałem. Rozumiecie? Po co? Bo przeszedł trening. I ten szef normalnie mówi, nie zatrudniam takich młodziaków, ale jeździłeś u najgorszych przewoźników. W ogóle przeszedłeś taki trening, że nie pytaj, przyjmuję cię z miejsca. Jeździsz na Litwę, dostajesz, mówi, mana, 2016 rok, rozumiesz? Mówi, mamo, tam było tak w tym samochodzie czysto, że ja, mówi, natychmiast tam się chciałem wprowadzić, pościel rozłożyć i tak dalej, wiesz, alej. Mówi, normalnie, wiesz, pokoik, nie? Ale szef do niego mówi, nie, mówi, jeszcze się nie wprowadzaj, mówi, bo autko trzeba wyczyścić. A Wiktor mówi, wiesz, mówi, tu gówno wszędzie, mówi, a tutaj... Nie, mówi, auto jest jeszcze niewyczyszczone, mówi, bo po poprzednim kierowcy trzeba go wyczyścić, rozumiecie? Zobaczcie, jak to działa. Zobaczcie, jak to działa. Widać doświadczenie człowieka. Rozumiecie? I też tak jest w Królestwie Bożym. Kiedy nie będziesz szlifował swojego charakteru, kiedy nie będziesz się zmieniał, kiedy nie będziesz przyjmował cech niebiańskich, nie poradzisz sobie w służbie. Nie poradzisz sobie w służbie. Tam nie poradzisz. Pokażesz zupełnie inny wzór. Rozumiecie? Bo można się stać karierowiczem i wcale nie uważam, że się czegoś nie zbuduje. Bo się zbuduje. Bo się zbuduje. W ostatnim czasie spotkałam się z taką kobietą, która jest dosyć znaną kobietą i opowiadała mi, jak teraz jest trudno osobie naprawdę utalentowanej w ogóle robić coś, wiecie, w sensie nie paprać się w ogóle z tym światem. Nie, w ogóle mówi, jest trudno, ona jest muzykiem. Mówi, jest bardzo trudno, jak żyć. Dzisiaj trzeba się bzykać, żeby być na scenie. Bzykać się trzeba, mówi, Agata, rozumiesz? A ja jestem utalentowana, mówi, zbawiona, mówi, jak żyć. I w Królestwie Bożym też można coś takiego uczynić, rozumiecie? Można się bzykać z diabłem i zrobić w ogóle fajną służbę, nie? Na ziemi ci w ogóle troszkę poklaszczą. Kiedy my przez pewien czas zaprezentowaliśmy i trenowaliśmy się w ogóle w temacie bycia sługą, wybijało to się na nas, poświęciliśmy swój dom, swój czas, dzieci. Rozumiecie? To ludzie to rozpoznali. Wtedy nie trzeba mówić, że jestem sługą, ponieważ to, że jesteś sługą, to widać. To widać, że jesteś sługą. To widać, że jesteś sługą. Sara odrabiała lekcje na stacjach benzynowych albo w innych domach. Rozumiecie? Kiedyś pamiętam, przed jakąś tam usługą siedziała w ogóle paluszki ze skleiną kropelką. Gosling Team, super glue. Bawiła się, już w ogóle się nie miała czym bawić, w ogóle paluszki se skleiła, w ogóle tym super. Jesteśmy na wyjeździe, w ogóle tu za chwilę usługa, zaraz jeszcze paluszki w ogóle skleiła. Wiecie, my mamy masę takiego doświadczenia.
Kiedy rozpoczęliśmy w Warszawie współpracę z pewnym kościołem, który miał kościół matkę, funkcjonowali lokalnie, a my mieliśmy wpływ. I kiedy było ogłoszenie, że robimy szkołę, to przyjechała masa ludzi z Polski. I coś wam teraz powiem. I ci ludzie, na których my mieliśmy wpływ, którzy zobaczyli, że my mamy serce sługi, natychmiast rozpoznali tam karierowicza. Rozumiecie? I my na przykład dostajemy taką informację, nie było na przykład po szkole, to trzeba wziąć swój neseser i uciekać na górę. A my zupełnie inaczej się kształtowaliśmy. My kanapki do torby, rozumiecie? Kanapki w kieszeń i z ludźmi po turecku siedzieliśmy. My mówimy, hej, nasi ludzie, ci, na których my mamy wpływ, nie pójdą za tym. Próbowaliśmy pokazać temu pastorowi, że nie z tej strony. Nie dotkniesz tak, bo my pokazaliśmy inny wzór. Inny wzór pokazaliśmy. Zobaczcie, jak wzór jest silny. Silny wzór. Na mnie tak zadziałał wzór Jezusa. Dlaczego w ogóle ja się tak dałam przygotować? Bo Jezus mi taki wzór dał. Dziś wiem, że nie poniosłabym tego, co dzisiaj robię, gdybym za wcześnie wskoczyła na scenę. Rozumiecie? Nie poniosłabym tego. Bym miała dziury w moim charakterze, i nie pociągnęłabym wielu tematów. Schowałabym się za czyjeś plecy. A Bóg jest z człowiekiem. On jest z tobą. Za nikim się nie schowasz. Jezus to personalny król. To personalny zbawiciel. Serce sługi moim pierwszym powołaniem. Bycie mamą i żoną. Tak się kształtowało. Ktoś ostatnio do mnie zadzwonił, mówi, powiedz mi, jak mam się stać liderem uwielbienia? Ja mówię, uwierz mi, nie wiem. Nie umiem tego nauczyć. Rozumiesz? Ja tego nie umiem nauczyć, takiego terminu nie mam. My często dajemy pewne terminy dla potrzeb w ogóle funkcjonowania wspólnoty. Nie ma takiego terminu. Lider uwielbienia. Rozumiesz? Uwielbiłam Boga swoim życiem i uwielbiam Boga swoim życiem. Wiecie, serce sługi. Będę służyć wszędzie, w każdym czasie. Pojadę na usługę, mogę spać w szałasie. Kiedyś pewien taki nie do końca normalny pastor zaprosił taką misjonarkę do siebie, do kościoła. I mówi, taki miał dynks. I mówi, zobaczymy, jaka to jest misjonarka. Mówi, nie dam jej spać w domu, będzie spała w namiocie na podwórku. Będzie się myła, mówi, pod takim kranem w ogóle spod schodów. My jak to usłyszeliśmy, ja mówię, ale kretyn w ogóle, kurczę. Tylko wiecie, o co chodzi? To on był zawstydzony. To on był zawstydzony, ponieważ zobaczył serce sługi. Zobaczył przetrenowaną misjonarkę, która spała nieraz, nie wiadomo gdzie. Może i w szałasie, może nie miała co jeść. Nie wiemy tego. Ona przyjechała, skromna, w ogóle to bogata kobieta. Bardzo bogata człowieka, kobieta, z dużym wpływem. Przyjechała, popatrzyła na niego, a on jej pokazał namiot. Wiecie, o co chodzi? No i okej. I spała 3 dni w namiocie. Nie dał jej skorzystać z łazienki. I myła się pod tym kranikiem. I usługiwała w mocy Ducha Świętego. Rozumiecie? I usługiwała w mocy Ducha Świętego. Serce sługi. Serce sługi. To jest coś bardzo potężnego. Bardzo coś potężnego. Gdzie poszedł Jezus poprzez wyrobiony charakter? Na krzyż. Trzeba mieć charakter, żeby iść na krzyż. Żeby chcieć umrzeć na krzyżu, trzeba mieć charakter. A na krzyżu już potem umiera wszystko. Zobaczcie, jaka kolejność. Najpierw krzyż. Charakter uzdolni cię do tego, że pójdziesz na krzyż. Kiedy na przykład trudno jest ci porzucić jakąś iluzję w twoim życiu, tak? Potrzebujesz do tego charakteru. Potrzebujesz mieć silny charakter, żeby spojrzeć w to i zobaczyć, wow, to jest iluzja. Uwalniam w tą iluzję, wiarę 5 lat, nie ruszam z miejsca.
w ogóle ciągle mnie ktoś popycha, ciągle mi wkładają słowa do ust, a ja ciągle w tym samym miejscu. Nie ma we mnie ruchu. To jest iluzja. Jeśli przez 5 lat jesteś w tym samym miejscu i się nie ruszasz i ciągle ci trzeba tam, wiesz, klapać i dawać, to znaczy, że to jest iluzja i w iluzję uwalniasz wiarę. I trzeba iść na krzyż. Na krzyżu umrzesz. Co to jest też poświęcenie? Poświęcenie to jest czyn bohaterski, pełen samozaparcia i gotowość do ponoszenia ofiar. I to jest bardzo widoczne. Serce sługi i poświęcenie. Dwie takie cechy, bardzo ważne. Na tym zbudowaliśmy naszą służbę. Poświęcenie. Najpierw poświęcam, Boże, siebie. Jestem Ci poświęcona. Będę poważnie podchodziła do każdej prawdy, którą w ogóle zrozumiem. Wprowadzę do swojego życia wszystko to, co zrozumiem. Chcę, aby to Słowo się we mnie ucieleśniło. To jest, wiecie, to jest mocne w ogóle. Gwarantuję Wam, że kiedy będziecie rozważać, wiecie, że ja pewnych kazań nie słyszałam nigdy. Bo my nie mieliśmy takiego dostępu. My pewnych rzeczy nie słyszeliśmy. My przeżywaliśmy Chrystusa, patrząc na Niego jako na wzór i po latach usłyszeliśmy jakieś kazanie. O, to tak się to nazywa. To jest to. W nas się tworzyła wiedza na skutek doświadczenia. Osobiste poznanie Jezusa spowodowało, że przyjęliśmy Go jako wzór, tak? I doświadczenie z Nim dawało nam wiedzę. To, co dzisiaj się, czym dzisiaj się z Wami dzielimy, to jest nasza wiedza z naszego doświadczenia. Ale Wy nie możecie na tym miejscu zostać. Bo sama wiedza nie da Ci dojrzałości. Musisz zacząć przeżywać. Musisz wiedzieć. Coś Wam pokażę. Ja nie potrzebuję uwolnić w to wiary, bo ta scena jest. Ona jest stabilna. Nie potrzebuję uwalniać wiary w temat tego krzesła, bo ono jest i ma stabilne nogi. Jeśli przyjmuję wzór Jezusa i wiem, że Jezus nie poślizgnął się w temacie bycia sługą, to ja w ten temat idę jak w dym. I idę w nim do końca. Ufam, nie zastanawiam się. Nie potrzebuję potwierdzenia od proroka. Nie potrzebuję innego potwierdzenia. Ja idę w temacie sługi. Idę w temacie poświęcenia. To jest stabilne. To ma stalowe nogi. To jest Jezus. To jest Jego cecha. Rozumiecie? To jest Jego cecha. Tam siedzi Norbert. Powiem trochę o nim. Kiedyś trochę nabroił, a jeździł z Arturem na usługi. Przyszedł do niego Artur, mówi, nie jedziesz ze mną więcej. Był konsekwentny. Wiesz, wykształcił się w ten sposób w nim charakter. Był konsekwentny, nie jedziesz ze mną. Bardzo go to dotknęło. Zabolało go to tak, że nie pytajcie, bo to było dla niego życie. To było dla niego życie. On chciał kłaść swoje życie. On chciał być sługą wszędzie. Rozumiecie? Jak pies przy nas warował. I Artur do niego przyszedł i mówi, nie jedziesz. Ogarnij swoje życie. Nie możesz ze mną jeździć, ponieważ już mieliśmy doświadczenie, że dopóki ja nie miałam kierowcy, Artur wziął tego kierowcę, który nigdy nie powinien się stać naszym kierowcą. I mieli wypadek samochodowy. Dlatego wtedy też ja zrobiłem prawo jazdy. Między innymi będę służyła. Zrobię dobre zaplecze. Będę służyła. Popatrzcie, to jest życie. Kładę przed Wami życie. Nasze. Tak zbudowaliśmy naszą służbę. Te prawdy. Bycie sługą i poświęcenie, ono mocno się wybiło na naszym charakterze. Dzisiaj świat krzyczy o takie rzeczy, wiecie, moc, przyjemność i samozadowolenie. I to się też przejawia w Kościele. Ty
tylko prezentować moc, samozadowolenie i tylko, żeby mi było dobrze. Patrz bardziej na cudze niż na swoje. Kiedy będziesz patrzył bardziej na cudze, tak będzie się w tobie kształtował w ogóle sługa. I naprawdę to jest piękne. To są bolesne rzeczy dla duszy, kiedy mamy jeszcze jakieś tam nawyki ze starego życia. Ale zdobywanie doświadczenia z Jezusem jest piękne. Jest piękne. Tego ci nie zastąpi żadne kazanie. To będzie twoje. Będziesz w ogóle wiedział, że to jest moje. Ja znam takiego Jezusa. I Jezus to sługa. Jezus poświęcił swoje życie do końca. Do końca. Jeśli to się w tobie wykształtuje, to powiem ci coś takiego. Wiele rzeczy nie będziesz musiał mówić ludziom. Oni to zobaczą. Oni to zobaczą. Wiecie, oni to po prostu zobaczą. Zobaczą w tobie serce sługi. To jest naprawdę potężny temat. W większości jesteście młodymi ludźmi w wierze. Nie pociągniecie innych ludzi, jeśli nie zobaczą w was wykształconego charakteru. Jest takie przysłowie, chyba ukraińskie. Tak głośno żyjesz, że już nic nie mów. No mocno. Tak głośno żyjesz, że nie mów już nic. Nie mów już nic. Ludzie nas oglądają. Oglądają cię sąsiedzi. Widzą cię ludzie na ulicy. I nie wystarczy powiedzieć, Jezus jest moim Panem. Bo to widać. To jest widać, czy Jezus jest twoim Panem. Czy Jezus jest twoim Panem. We mnie ta cecha sługi mocno się wybiła. Dałam się w tym w ogóle przetrenować. Coś wam powiem. My naprawdę mogliśmy zupełnie inaczej pokierować naszym życiem. Radykalne nawrócenie. Zainteresowała się nami telewizja. W krótkim okresie czasu dostaliśmy propozycję, aby objąć pastorstwo w Niemczech w zborze. Za jakąś tam pensję. Można było? Można było. Ale zdecydowaliśmy się na zupełnie inne rzeczy. Widzieliśmy, że to nie to. Chcemy poświęcić swoje życie w temacie apostolstwa. W czymś, co jest jedną z trudniejszych rzeczy. Jedną z trudniejszych rzeczy. To, że Jezus poświęcił za ciebie swoje życie, to jest taka cecha charakteru, że Mu zaufałeś. Zaufałeś Mu. Jeśli ludzie będą widzieli u ciebie poświęcenie, będą ci ufać. Niewiele będziesz musiał mówić. Kiedy będą widzieć u ciebie poświęcenie. Jeszcze raz powiem o Norbercie. Ja zawsze na wielu z was mogę liczyć. Norbert jest z nami od samego początku. Ja o której godzinie bym do niego nie zadzwoniła, ja mogę na niego liczyć. Ja w ogóle wiem, że on zawsze do mnie przyjedzie. Kiedybym szła na wojnę, to bym poszła z nim. Między innymi wiecie dlaczego? Bo on ma wykształcony charakter. Ja wiem, że on by nie przeszedł na stronę wroga. Bo na przykład by było ich więcej. A ja bym była jedna. On we mnie uwierzył. Bo on widział nasze poświęcone życie. I widzi nasze poświęcone życie. To przepotężna, królewska cecha, która powoduje, że ufasz człowiekowi. Ufasz człowiekowi. Bo właśnie to tak jak z Jezusem, jest tym krzesełkiem. Jezus ma stabilne nogi. Kiedy Go poznajesz, On za ciebie oddał życie. Tak? I ty poddajesz Mu siebie. Oddajesz Mu swoje, w ogóle w bezpieczne ręce oddałeś swoje życie. Czyli osobowe poświęcenie Jezusa spowodowało to, że Mu ufasz. Poświęcenie ucieleśnione. Nie kombinacja znowu jakaś tam alpejska, wiecie, nie? Krótkotrwałe w ogóle jakieś tam, wiecie, zażynanie powiedzmy cielaka na ofierze. O, dobra, pozażynam tego cielaka trochę. To nie o to chodzi. W ogóle kiedy się decydujemy na pewne rzeczy, to w ogóle rozpoczyna się ta cudowna przygoda z Duchem Świętym i ty będziesz wiedział.
jak się poświęcać, co poświęcać. Nam nigdy niczego nie zabrakło. Nigdy, nigdy. Nigdy nam niczego nie zabrakło. Jak Artur wyszedł z więzienia i zaczął pracować, to bardzo mało zarabiał. Mieliśmy wtedy traktora i mieliśmy więcej długów niż włosów na głowie. To, co mogliśmy, to spłacaliśmy, żeby spraw różnych nie było. Płacił gdzieś Artur w ogóle, żeby tego konto zablokować, na przykład po 5 zł. I zawsze chciał kupować książki chrześcijańskie, ponieważ zawsze chciał studiować mężów Bożych. I siedział i w ogóle się zastanawiał, na ile książek możemy sobie w tym miesiącu pozwolić. I tutaj na przykład mogę wydać 200 zł, ale nie będę miał nic wtedy, żeby kupić Wiktorowi. Nie będzie nas stać, żeby na przykład kupić mu jajko z niespodzianką. Nigdy nam niczego nie zabrakło. Poświęcenie. Nie mamy tego, co mamy, że zaczęliśmy od dachu. Zaczęliśmy od własnego życia. Od własnego, prywatnego poświęcenia. Bartek to zobaczył w naszym życiu. Kiedy jeździliśmy do Gdańska, to Bartek też do nas przyjeżdżał. I z uwagi na to, że widział nasze poświęcenie, tak, zawsze nam dawał duże pieniądze. My się poświęcaliśmy, robiliśmy proste kroki i spotykaliśmy takich ludzi. Skąd jest Bartek? Bartek jest ze Starogardu. Przyjechał za nami tutaj. Tak się pociąga ludzi. To się nazywa pociągać ludzi. Bo tak nas jest pociągał. Był wiarygodny. Złam w sobie takiego ducha ekskluzywności. To przeszkadza w byciu sługą. Bardzo to przeszkadza. To są rzeczy, które przeszkadzają w Królestwie Bożym. Wiecie, mieszkamy cały czas też w małym mieszkaniu. Choć moglibyśmy dzisiaj pewne ruchy porobić, ale nie robimy. I to jest nasza decyzja. Bo chcemy mieć pieniądze na służbę. Za jakiś czas jakieś drobne elementy sobie wymieniamy. Właśnie teraz Roberta zaprosiła w poniedziałek, będziemy zmieniał podłogę w kuchni, już mam tak okropną, że 16 lat na nią patrzę i już mi się chce żygać. Drobne rzeczy zmieniamy. Dlaczego? Żeby mieć kasę na służbę. Prawda jest też taka, że jeśli nie prezentujemy cech chrystusowych, to prezentujemy cechy antychrystusowe. Bo jest zawsze oryginał i zawsze podróba. Jeśli nie prezentujemy cech chrystusowych, to prezentujemy cechy antychrystusowe. I jeśli nie ma serca sługi, to w to miejsce przychodzi coś innego. Coś innego, jak nie sługa. Jakiś diabelski zamiennik. Ostatnio szłam sobie z pieskiem i szła taka moja sąsiadka. I miała dwie wielkie reklamówki. Pani coś wezmę te reklamówki. Ona tak w ogóle, wiecie, ona myślała, że jest jakaś może mnie normalna. Ona mówi, ale uspokój się, że ja ci psa poprowadzę. Ja cię nie szedłem. Ale jak się prowadziła jej psa i te dwie, to ja mówię, no, psa sobie tutaj zawinę. Mówię, wezmę te reklamówki. To dobra, to na górę mi wstawisz, ale wstawię pani na górę. Serce sługi. Niezależnie od tego, w jakim miejscu jesteś, zawsze prezentuj serce sługi. Więc działanie, przyzwyczajenie i charakter, ale długotrwałe działanie. Bo tak jak się w świecie wykształtowało swój charakter, tak, są pewne nawyki, tak samo i w Królestwie Bożym. Muszą być długotrwałe działania, żeby stworzyły w nas nawyki. Proste przykłady. Postanawiam, że nie będę spóźniać się do kościoła. Tak? Bo na przykład w ogóle mam taką cechę, że się spóźniam. Więc to jest jakiś nawyk, jakieś przyzwyczajenie. Można to złamać? Można. Rozpoczyna się od aktu posłuszeństwa. Biorę ten temat na warsztat i nie chcę się spóźniać. Bo to są takie, wiecie, takie rzeczy. Nie? Więc nawyki są częścią charakteru. Kiedy
Normalnie na przykład człowiek nie chce przebaczyć drugiemu człowiekowi. Lub jak na przykład mówi, że przebacza, to wspomina. Albo mówi, przebaczyłem, ale nie chcę go znać. Taki nawyk w ogóle, wiesz, jakby taka naleciałość. A przebaczenie to jest wymazanie całkowite listu dłużnego. Czyli tak jak na przykład przebaczył Jezus. Ja tak przebaczyłam Arturowi, ale trenowałam się lata w tym, aby nie wspominać. Za każdym razem, kiedy wydarzała się jakaś sytuacja, to ja musiałam brać autorytet nad jakimś nawykiem, tak? I zmieniać w ogóle, nie przypomnę. Nie będę tak myślała. Stary nie żyje. Wymazuję to. Jak? Ja w ogóle kiedyś zapytałam Boga, jak ja mam mu przebaczyć? Tak jak ja tobie. Ja wołam. W ogóle gruby temat. Jak przebaczyć? Tak jak ja tobie, że nigdy nie wspomniałem twojej winy. Tak musisz mu przebaczyć. Nigdy nie wspominać jego winy. Często ludzie też pytają, ostatnio ktoś mi zadał takie pytanie, ale czy jest możliwe, aby tutaj na tej ziemi wykształcić sobie charakter? Tak. Jest to pewnego rodzaju proces, tak? I kiedy będziesz w tym temacie posłuszny i wytrwały, bo coś wam powiem, w ogóle to nie jest tak, że dzisiaj jest te kazanie, za tydzień będzie o czym innym i tak to eliminuje to. To tak nie działa. Jezusa bierzemy jak? W całości. Jezusa w całości bierzemy. To, co my nauczamy, to jest wszystko bardzo spójne i trzeba to sobie w swoim życiu poukładać. Czyli jedno nie eliminuje drugiego, tak? Jeśli będzie potem mówione o innych cechach, to nie znaczy, że teraz porzucam w ogóle bycie sługą i poświęcenia, na przykład na rzecz tego, że teraz, nie wiem, nie będę na przykład plotkował. Nie plotkować też, ale serce sługi i poświęcenie należy też brać na warsztat. Jest możliwe, aby tutaj na tej ziemi wykształcić sobie Boży charakter. Kiedy będziesz poddawał się długotrwałym w ogóle działaniom, wielokrotnie nie trzeba w ogóle wychodzić w ogóle o to do modlitwy. Wiesz o co chodzi? Tylko brać autorytet, nie wycofam się. Będę w tym wytrwały. Moje tak to tak, a moje nie to nie. Taki jest Bóg niezmienny. To jest na przykład też kolejna cecha charakteru twojego Pana. Jest niezmienny, on jest wciąż taki sam. Kiedy się idzie za tym wzorem, nie można się wywalić. Nie można się wywalić. Nie obmadlam tego, nie wychodzę, znowu mi tam nie idzie. Nie, idzie mi. Idzie właśnie teraz, biorę na warsztat właśnie ten temat. Kształtuje się we mnie w ogóle charakter, krew się leje, łzy w ogóle się cisną, tak? Jest mi trudno, nieważne. Kształtuje się w tobie Boży charakter. To jest coś, co cię uzdolni w przyszłości do tego, co robi Bóg. To jest potężne zabezpieczenie w twoim życiu, aby nie prezentować antychrysta. Żeby antychrysta nie prezentować, tylko żeby prezentować Chrystusa. Spotkałam sporo ludzi w swoim życiu, którzy się zerwali w ogóle z tego tematu. Naprawdę, bo to jest bolesny temat. Bo to coś silnego wybija się w ogóle na tobie. I sporo ludzi wywala się w tym temacie. Kiedy się lekko głosi, w sensie, że tam wiesz, służbę będziesz miał wielką, mniej, ale jak? Ale jak? To najpierw w ogóle życie swoje trzeba zbudować do tego, żeby ponieść odpowiedzialność służby i nieważne jakiej. Czy to jest robienie tam kawy, rozumiecie o co chodzi? Czy to jest witanie ludzi przy bramie? Czy to jest bycie gościnnym do najmniejszych rzeczy w Królestwie Bożym? Potrzebny ci jest przemieniony charakter. Żeby się za wszystko brać, w ogóle z taką świadomością, że jak już się wziąłem, to robię to do końca. Nigdy nie odwracam się od tego tematu. Życzę wam, kochani, wytrwałości w ogóle w tym temacie. To jest temat Bożego charakteru, jest
tematem rzeką będziemy dalej jeszcze nauczać, ale płaci naprawdę sukcesem w Twoim osobistym życiu i w życiu ludzi, na których będziesz wpływał. Amen.